Start kolejnej kategorii wyścigowej Distance Fun Dogshead Predator. Tutaj działamy z całą resztą rzeczy. Pole, na którym mamy infrastrukturę wyścigową, jedzenie, wszystko dla zawodów. Największym sponsorem tutaj w tym roku jest PKO Ubezpieczenia. Jesteśmy w Gromadce, w miejscowości, która nas tu mocno wspiera i mieszkańcy są fajnie nastawieni i władze, także super pozytywna sprawa i zobaczymy, co tu się będzie działo za chwilę. 30 sekund do startu, tak jest. Tu tak na oko M40 może. Gromadka dzisiaj w centrum Gromadzkiej Polski. Na Ruska Predator jest w tym sposób był PKO Ubezpieczenia Wielodolny Śląsk. I uwaga, 3, 2, 1. Bartek dzisiaj ze speakera. No to już starsze kategorie męskie. M60, może M70. Grupa dziewczyn podjechała na start. Cześć, witam. To ty nie ścigasz? A, ścigasz się, tylko później. Moja jedzie teraz, wiesz. A, to trzeba coś nagrać. Dawid jest? Jest, jest. Będzie się ścigał? No ja. Na pro? Tak? My tylko pro. Tylko pro, nie? Mówisz? Nogę przepalić porządnie? Na dystansie pan. Pojechały. O, Lubaj Kwisa ma sprzęt tak głaśniający, widzę. Nie, widzę taki twardy obok. Koniec drugiego kółka i powinni tutaj w czołówce jechać nasi, jeżeli mają się liczyć o zwycięstwo. I nie, są w czubie. Na okolicy 12 miejsca jechali, koło siebie, czyli teamowa jazda. Pro M20, jesteśmy w samochodzie sędziowskim. Przyczepy sędziów tak naprawdę, oni z tej przyczepy sobie operują bardzo sprawnie i idzie gaz. Ależ tempo, matko i córko, co tu się dzieje? Są nasi, jest Tomek w czołówce, jest Macio. Pięknie, pierwsza grupa poszła, jadą teraz z wiatrem, także będą padały komy na tym podjeździe dzisiaj. Za chwilę się ma szansę pogoda zmienić, ale to wszystko przy... Czołówka M2, M3. Zobaczymy, jaka sytuacja. Jeszcze będą jak mieli zawodnicy do pogodania. Dwa okrążenia, ale tutaj co widzimy jakiś samotny atak zawodnika z drużyny Kopernik. Toruńskie pierniki, special wielkie brawa dla niego. Za odważną akcję. Nie widać tam peletonu, więc ta przewaga całkiem spora się nam tutaj zrobiła. No, ładnie odjechał, odważnie. No i są jakieś kontrataki, ale to wszystko porwane. Musi tam gdzieś na trasie wjechać. Bardzo dużo ataków jest w drugi. Tej grupie M2 i M3. Przypominam, to był pierwszy sektor. I jedzie sektor, czyli dwóch przed grupą. To był pierwszy sektor. Cały czas liczna grupa. Jeszcze złapią. M2 i M3. Jeszcze dwa okrążenia do końca. Czołówka wyścigu na dystansie Pro Dogshead 2020. Dogshead Predator. Road Racing, Gromadka, wszystko co dla nas ważne! Idzie potężny finish! Potężne daty! Co tu się dzieje? 70 godzinę! I strefa sportu, jednak strefa sportu! Strefa sportu pokazała, że płaskie wyścigi są i... Brawo! Nasi w czołówce! Wspaniale, pierwsza grupa ogromna. Co za wspaniała jazda, brawo Tomek.